Państwo pozwolą, Zenon Laskowik. Cicho. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że występowałem już nie raz. Mam na garniturach pył znanych sław i gwiazd. Ja wiem, że tutaj nikt nikomu nie robi łaski, ale ja wszedłem, to klaski były takie, jeszcze raz wejdę. Mniej więcej. Dobry wieczór Państwu. Kazali mi, mam zaszczyt zaprezentować Państwu złotą szpilkę. Do której kamery mam się patrzeć? Dla kogo pani tak się dziś wystroiła? To. Kogo tą kreacją będziesz uwodziła? Dla kogo wkoło szyi tyle brylantów? Chyba nie dla tych Janków muzykantów. Dla kogo pani szczerze śliczne białe ząbki? A dla kogo tak dygocą nóżki i rączki? A dla kogo pani tak głęboko jest wcięta? Chyba nie dlatego pana dyrygenta. Dla kogo pani Proszę? Proszę? Dla mnie pani tak wygląda uroczo, dla mnie mruga jej nieprzytomne oko. Dla mnie się wymalowała, dla mnie się wypudrowała, na Wenus tą z Nilu wezmała. Dla mnie tyle czasu patrzyłaś w lustro, dla mnie manikiry, pedikiry, bóstwo, dla mnie karminowy kolor ust, dla mnie falujący lekko, Boże jaki duszy, tak? Dla mnie przezroczysta wielkiej planeli i jej jak samitna po wołokach i szczeli i oczy i uszy na perłowo i dekoltaż po samą kość ogonową. Dla mnie... Ale ci, czekaj, ale pani trafiła, bo ja jestem kawalerem jeszcze. Ja mam chatę, mieszkanie mam już, a mieszkanie mam Fiata w przedpłatach. Teraz mam Fiata już w przedpłatach? Mężata, no. Więc to nie dla mnie. Pani tak, lecz dla męża. W mizernych dźwiękach ten dwutlenek pani spręża. Dla niego ta heca. Tak cieca z zerówki. Ten szał, ten styl, gdzieś z pipidówki. Dla niego te duchy, które znamy, to dla niego się zrobiła. Plakatówkami dla niego ta nietrwała ondulacja. Ten szał, ten styl i ta gracja. I ten puder jak rochłaska mąka pszenna. I lordoza, i kipoza, brak i blędźwia. Dla niego, dla męża naczelnika. Tak myślałem, żadne bóstwo, falsyfikat ciał. No właśnie.